Kanał Mossarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kilka informacji na temat rośliny, która zwie się Alternatera Reinecki Red i Green, czyli dwie odmiany, czerwona i zielona. Obie formy roślin odróżniają się od siebie tylko kolorem podwodnych liści. Nadwodne liście na ogonkach do 9 mm, lancetowate, zaostrzone, długości 6,5 cm, od 1 do 1,5 cm szerokości. Od góry koloru zielonkawo-oliwkowego, a od dołu białawo-zielonego. Podwodne blaszki liściowe o rozmiarach 10 na 2 cm, brzegi lekko pofałdowane. Forma czerwona ma liście od góry od czerwonych do bordowych, forma zielona ma liście od oliwkowo-zielonych do lekko czerwonawych, lecz nigdy nie są soczyście czerwone. Jak te roślinki uprawiamy? Otóż obie formy są światłolubne i bardzo dekoracyjne. Szybko rosną w sprzyjających warunkach i odpowiednim nawożeniu. Twardość wody do ich rozwoju nie ma większego znaczenia, powinna być jednak lekko kwaśna. Podłoże bogate, najlepiej gruboziarnisty piasek albo drobny żwir. Wskazane zasilanie dwutlenkiem węgla. Liście czasami przy normalnym rozwoju i dobrym oświetleniu podatne są na podgniwanie, dlatego ważne są odległości między sadzonkami, aby łodygi nie miały wpływu jedna na drugą. Dobrze rosnąca grupa roślin cieszy wzrok i przyciąga uwagę. Bardzo ładnie wygląda grupa roślin wysadzonych od najmniejszej idąca w stronę tylnej ścianki akwarium. W warunkach akwariowych rozmnaża się przez podział pędów. Aby uzyskać więcej roślin, najlepiej wierzchołek rośliny odciąć i wsadzić do gruntu. Pozostawiona część po pewnym czasie wypuści mnóstwo bocznych pędów. Alternatera Reinecki Rot była przywieziona w 1975 roku pod nazwą Alternatera Cecilis, stając się bardzo popularną. Forma zielona, czyli green, pojawiła się w Czechosłowacji, był taki kraj, i była opisana po raz pierwszy w literaturze w 1976 roku. Spotykana jest obecnie bardzo rzadko. Dlaczego? Bo jest zielona, a zielonych roślin mamy w...
Thank you.